Odmiana rzepaku ozimego SY Ilona, hodowla Syngenta, odmiana populacyjna, zarejestrowana w Polsce w roku 2016. Już od wielu lat również funkcjonuje jako wzorzec w doświadczeniach coboru. Odmiana SY Ilona, tak jak inne odmiany populacyjne, muszą być wysiane w optymalnym terminie, nie lubią spóźnień. Ich wigor jesiennego rozwoju jest mniejszy od hybryd, a więc tym samym nie będą miały takiej możliwości nadrobienia jakichkolwiek spóźnień. Podobna sytuacja jest z wiosny, kiedy rośliny startują, one startują powoli. Nie ma mocnej dominacji pędu wierzchołkowego. Tutaj ten wzrost przebiega bardzo spokojnie, co tak naprawdę pozwala zastosować ochronę fungicydową z mniejszą ilością regulatorów, co tak naprawdę może wyjść na plus. Odmiana SY Ilona z wiosny buduje bardzo wyrównany, zwarty łan. Należy wyróżnić zdrowotność liści, która tutaj widać, że jest bez żadnych problemów. Odmiana SY Ilona ma mniejsze do średnich wymagań glebowych przy średnio wczesnym terminie kwitnienia, natomiast terminie dojrzewania już średnio późnym. Natomiast te parametry jeszcze będziemy mieli okazję zaobserwować.